Hejeczka, kochani, mam nadzieję, że do... Hejeczka, ko... Nie wyspałam się dzisiaj. Hejeczka, kochani, mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Widzicie, ja jestem dupnięta. Jadę się tak wcześnie, słuchajcie, umówiłam na brwi. Nic tam specjalnego, po prostu henna i regulacja, ponieważ o ile hennę sobie zrobię, to ja nie umiem regulować sobie brwi. To jest po prostu jakieś cierpienie, ból, w ogóle nie do przejścia dla mnie. Powiem wam, że wczoraj poszłam spać o godzinie 10:15. No a wstałam 6:15, więc ogólnie nie wiem ile spałam, ale długo. A jestem taka naprawdę mega, mega walnięta. No i przyznam wam się też, że od długiego czasu, bardzo długiego nawet bym powiedziała już, znaczy bardzo, no nie wiem, 3 miesiące, biorę tabletki na sen. Najpierw brałam taką ćwiartkę, ta ćwiartka przestała działać, zaczęłam brać połówkę, znaczy wiecie, to po konsultacji z lekarzem, nie, że to jakaś tam, ja sobie tak sama dawkuję i teraz biorę już całą tabletkę, no i tak się zastanawiam, do czego to w ogóle wszystko zmierza i czy to jest w ogóle mądre. Tak, to są tabletki, które przypisała mi pani doktor ode mnie z przychodni. Powiedziała, że są właśnie takie bardzo słabe, że one w ogóle nie uzależniają i ciężko to ocenić, bo jak tych tabletek nie biorę, no to po prostu i tak mam problem ze snem, więc jakby tutaj nie wiem. Nie wiem sama, słuchajcie, co mam robić, czy to brać, czy to nie brać, bo to jednak na pewno wpływa na układ nerwowy. No i co? No i jest super, ponieważ jak tą tabletkę się weźmie, to naprawdę człowieka odcina bardzo szybko. I w przeciągu godziny no jestem po prostu mega senna, ale to też nie jest, wiecie, taka tabletka, że jak ja ją wezmę, to nie ma szans, żeby mnie w nocy dobudzić, że ja po prostu jak kamień, nie, po prostu to tak ułatwia zasypianie, ale rano, bez względu na to, czy brałam ćwiartkę tabletki, pół tabletki, czy teraz biorę tabletkę, a tabletka to jest max, już jakby tutaj na tej dawce się zatrzymujemy, to i tak jestem właśnie taka rano, powiem wam, no nie mogę po prostu się rozbudzić, nie mogę. Dlatego stwierdziłam dzisiaj, że zrobię sobie kawkę, znaczy zrobię sobie drugą kawkę, bo mówiłam wam, że nie lubię kawy, nie? Że jestem z tych osób, co wręcz nienawidzą kawy, ale no co tu brać, co tu brać? Te wszystkie rzeczy, co mi polecacie, tu mi na mnie nie działają, albo mi nie smakują, a kawa jeszcze też ma dobroczynny wpływ na jelita, więc tutaj już w ogóle będzie ciężko znaleźć jakiś zamiennik. No i co, parkuję, idę, bo jestem kuziwa, jak ze wsi spóźniona, pitu. Zdradzę wam taki mały sekrecik, niespodzianeczka dla was. Wiecie, że jest Black Friday, wiecie, że u mnie już jest aktywny, jest minus 15% na wszystko w sklepie do poniedziałku, włącznie z poniedziałkiem, także korzystajcie, bo już tej promocji takiej nie będzie na pewno w tym roku. Pomyślcie sobie też, może chcecie komuś zrobić prezent i to jest dobry czas właśnie, żeby zrobić prezent. No, bo mówię, no myślę, że minus 15% plus jeszcze rzeczy, które są na przykład w zestawach przecenione, to tutaj robi się naprawdę mega, mega, mega fajna zniżka. Także korzystajcie, ja ustawiłam ją po prostu na cały tydzień, bo mówię, wiem, że czasami no, trzeba mieć czas, żeby się zastanowić, przemyśleć, czasami skombinować jakąś kasę, też tak bywa. A ja dla was mam tak, takie, no zdradzę wam to, nie będę tego dodawać do każdego zamówienia, to na pewno, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo musiałabym tego zakupić naprawdę multum i tak zakupiłam tego bardzo dużo, ale co niektórzy z was, i to będzie losowo, to wcale nie będzie zależało od tego, czy zamówienie jest duże, czy małe, absolutnie ja do tego tak nie podchodzę, dostaniecie taką bransoletkę, o na przykład zobaczcie, taką typowo świąteczną, z choinką, ale nie jest to, słuchajcie, zwykła sobie taka bransoletka, taka świąteczna bransoletka. To jest bransoletka, która spełnia życzenie. Jak ją założycie na nadgarstek i powiecie życzenie, to naprawdę, mówię wam, macie jak w banku, macie jak w banku, to są magiczne bransoletki spełniające życzenia, tym bardziej w takim okresie świątecznym. Pamiętajcie, że magia jest wtedy, kiedy w nią wierzymy. Jak w coś wierzymy, to to jest, to się dzieje. To się staje. I takie są te bransoletki. Jest też na przykład Mikołajek, jest też taka bardziej stonowana, reniferkowa, ale myślę, że bez względu, słuchajcie, na wiek,
i stylizację w tym okresie grudniowym. Taka bransoletka zawsze będzie wyglądała ślicznie. I co jeszcze Wam miałam powiedzieć? Aha, i też będą cukiereczki. Już kupiłam cukierki. Tutaj są takie fajne opakowania, więc niektóre zamówienia też będą miały cukiereczki. Mówię, nie wszystkie, ale no, kupiłam ich 300, więc... więc myślę, że dużo z Was będzie miało tą przyjemność dostać taki prezencik. Słuchajcie, i ja już paczki te Wasze Black Friday'owe też pakuję tak świątecznie. Nawet jak to jest dla Was i nawet jak to nie będzie prezent świąteczny, to myślę sobie, że może właśnie jest prezentem świątecznym, albo komuś kupiliście to na Mikołaja i też do zamówienia dostaniecie tutaj takie, myślę, że większość dostanie takie coś. No nie wiem, chyba, że gdzieś po prostu się zagubię w akcji pakowania, czy nie ja. No, taką karteczkę, gdzie można właśnie napisać, dla kogo ta karteczka jest. No i jakieś tam naklejeczki też świąteczne, gwiazdeczki, także będzie, wiecie, tak troszeczkę świątecznie. Myślę, że to się Wam przyda. A nawet jak Wam się nie przyda, bo kupiliście coś dla siebie, na przykład na Black Friday, to zostanie Wam pudełko, czy właśnie nawet zostawię Wam taka nawieszka, którą też na pewno spożytkujecie, dając komuś prezencik świąteczny. Także, kochani, jak dostaniecie, to dajcie znać, czy trafiła do Was jakaś właśnie taka zaczarowana, jak to się mówi, zaczarowana bransoletka. I oczywiście dajcie mi znać, czy życzenie się spełniło. Przyszła pościel, czekajcie, zrobimy tutaj dziureczkę. Wiem, że za mną jest tak, wiecie, tak, coś tam się dzieje, ale stwierdziłam, że zrobię chwilę przerwy, bo zamówiłam dużo rzeczy, ponieważ mam teraz w sobotę taką imprezę, taką, wiecie, no bardziej taką elegancką, firmową, galową i chciałabym no, coś fajnego mieć i zamówiłam z trzech sklepów różne sukienki, pokażę Wam z dwóch przyczyn. Pierwsza to jest taka, żebyście mi pomogli, błagam Was, napiszcie w komentarzu, która jest fajna, w której dobrze wyglądam i którą mam zostawić, bo naprawdę no, większość rzeczy chcę odesłać, bo wiecie, pojechałam z koksem, zamówiłam tyle, ale stwierdziłam, że nie mam czasu chodzić po sklepach, więc już wolę zamówić więcej i po prostu odesłać, a na przykład te sklepy, które, z których zamówiłam, już mam wypróbowane, że naprawdę fajnie, że 2 tygodnie i jest zwrot na koncie, więc to świąt będzie, także, także się cieszę. No i co, kochani, pierwsza rzecz to mi pomóżcie wybrać, a druga, no to też chciałam ten film zrobić, dlatego, że może się zainspirujecie, może będziecie się chciały sobie coś wybrać, coś Wam się spodoba, a jutro jest Black Friday, także są promocje i u mnie w sklepie oczywiście, jak pamiętacie, minus 15%, jak i no chyba we wszystkich sklepach zawsze jakaś promocja będzie, więc może coś Wam się spodoba i kupicie sobie na promocji. Blablabla. Dobra, zaczynamy. Będzie dużo tych rzeczy, także zróbcie sobie kaweczkę, herbateczkę. Nie wiem jak ceny, ale tam są naprawdę dobre ceny. Boże, taka długa? Ja takie coś zamówiłam. Czy ja byłam po prostu jakaś pijana, nienormalna? Po prostu coś mi się w głowie stało? Czemu ja to zamówiłam? Takie długie. No, to miało być swetrem, ale to jest chyba sukienką. Taka długa sukienka. Nie wiem, wydaje mi się, że to około 50 zł kosztowało. I chyba to nie ma akrylu, ale nie jestem przekonana. No dobra, no nie wiem, nie wiem. Ja jestem na nie. Ja Wam będę mówić, co jest na tak, co jest na nie, ponieważ ja nie lubię takich swetrowych, takich grubych swetrowych spódnic nie lubię. Dobra, ja nie będę tego składać. Postaram się szybko, słuchajcie. Postaram się szybko, ale jeszcze jeden sweter. On też jakiś tam kosztował chyba z 30 zł. Taki. Ojej, to jest bardzo zła jakość. Chociaż to było tanie. O kurde, nie zmieszczę tego przez głowę, słuchajcie. O, to się zaraz nie zmieszczę tego przez głowę. Dobra, to na pewno idzie na odszczał. Ej, ja wiem, że ja mam wielką głowę, ale taki, ale to tanie było, to było tanie. Dobra, będziemy to potem wszystko składać. Jeszcze jakiś sweter, coś tu wyłożyć, jakiś sweter zamówiłam. I Jezu, co oni takie małe te dziury robią na głowę? O. No, ładny. Ten jestem na tak, a Wy?
I on też był jakoś mega tanie, nie wiem, te swetry kosztowały 30-40 zł, Jezu, nie wiem, ale jeszcze jakaś tam promocja była, wiecie, w tych sklepach to jest zawsze jakaś tam promocja, niby podoba mi się. Ten chyba zostawię. Dajcie znać, co wy uważacie. Dobra, tylko no, otwór jest mały na głowę, ale, ale śmierdzi ten swetr. Śmierdzi takim plastikiem. Teraz hit życia. Badajcie to. Co to w ogóle jest? Co to za długość? Panie Boże, co to za długość? Czyż po prostu pipa na wierchu, dupa na wierchu? Nie. Jezu, to jest jak dla krasnoludków. To takie malutkie było w tej foliówce. Nie, 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 nie wiem. To jest, wszystko jest rozmiar uniwersalny, a to jest wszystko na mnie za krótkie i za małe. Ja wiem, że ja może... Wiecie, nie mam figury w sensie rozmiaru 36-34, a teraz pośmiejmy się razem. Zobaczcie to, badajcie to, badajcie to, widzicie to? Czy wy to widzicie? Po prostu, ja to no nie wiem, no nie wiem. Znaczy, ja domyślam się, że nastolatki może takie figury mają, jakieś takie dziewczynki 12-letnie. Ale wątpię, żeby jakaś taka normalna kobieta się w to zmieściła. Czy normalna, wiecie o co chodzi mi, normalna? Taka, która już jest po okresie dojrzewania. Nie, to jest po prostu hit. Znaczy, no ta modelka w to weszła. I ja tego nawet nie będę się wydurniać po prostu. Dobra. Nie, no słuchajcie, ja chyba przestanę przymierzać, bo to się jakoś... Tu góra ładna, w końcu coś, co mi nie uwiera, nie upina. Chociaż tu mogłoby być luźniej, ale co to za długości w ogóle są? Co to się podziało? Kto to w takich krótkich rzeczach łazi? No nastolatki, no może to jest sklep jakiś nastolatek, może ja coś zagubiłam się w świecie internetu. To nie jest, nie, nie. No, ale patrzcie, tak na chłopski rozum. Dobra, ja mam 1,72 m, ale tak po prostu. W takiej kiecce to się pójdzie ewentualnie na, no nie wiem, na imprezę może, ale tak, żeby gdzieś... Chyba, że miała takie kozaki dotąd. Nie. Nie, 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 nie. Chciałam wam dalej pokazywać te rzeczy, ale to jest bez sensu. To jest... Tutaj też nie wiem, co mnie opuściło, że ja takie... Co ja zamówiłam? Czy w ogóle naprawdę... Ja to w ogóle nie mój styl jest, ale to nieważne. Słuchajcie, wszystko jest mniej więcej takiego rozmiaru. Zobaczcie sobie i to wcale się, zobaczcie, to się wcale nie rozciąga. To jest prawie tej wielkości i do tego to jest bardzo krótkie, więc ja tego nawet nie będę przymierzać, bo to szkoda waszego czasu, mojego czasu. No przepraszam, bo to trochę teraz to jest antyreklama. Myślę, że może dla nastolatek, jak macie córki jakieś takie właśnie 15-12 lat, no nawet ta sukienka, ona pięknie, nie wiem, strasznie wygląda, strasznie się czuje i... O, zobaczcie sobie, tu bluzeczka piękna, mówię, o, fajna, będzie właśnie do spodni. No, ale co to za rozmiar jest w ogóle? To jest taka, dla mnie to są takie XS-ki. S-ka, mała S-ka, XS-ka. No, i to mówię, żeby to się rozciągało, to by było spoko. No nie. Myślę, że nawet ten sweter, nie chcę już tego swetra, chcę to po prostu oddać. Jestem niepocieszona tym zamówieniem bardzo, a zamówiłam najwięcej rzeczy, bo jakoś tanie było, jakaś mi promka tam weszła i wiecie, te sukienki po 50 zł były, ale nie. Ta też, no dobra, tutaj zobaczcie, no też przecież mi, aż mi tu widać już szef od Rajstop. No, jestem zniesmaczona. Okej, zaczynamy kolejny sklep. Sklep nazywa się haja.pl, pisany przez y, H-A-P-L. Ja już tam zamawiałam sukienki na lato, byłam bardzo zadowolona. Oni tam bardzo kładą nacisk na naturalne produkty i tam wszystko jest, wiecie, bawełna, wiskoza albo taka przeważająca część. I zacznę od tej sukienki, którą kupiłam. Ona tam, Jezu, nie chcę wam teraz skłamać, ale ona na pewno z 50 zł nie kosztuje. Wziąłam sobie rozmiar MK, mogła być to by SK. Widzicie, to jest MK i ona jest naprawdę, no mogłaby być taka bardziej troszkę dopasowana, ale jest za to bardzo wygodna, a tam te zamówienie to był rozmiar uniwersalny. Dla mnie rozmiar uniwersalny to jest
rozmiar od 36, 38 i 40. Ja rozumiem to przez rozmiar uniwersalny, że 40, 36 wejdzie i to są też takie fasony, są takie fasony, gdzie możemy sobie pozwolić na mówienie, że coś jest uniwersalne, ale jak coś jest takie małe, ciasne, się nie rozciąga, to nie jest uniwersalny rozmiar. No, także to jest taka zwykła golfowa sukienka, widzicie, za kolana. Do tego buciki, jest świetna, przemiła, przesympatyczna. Tu w ogóle nie, ja nie lubię, jak jest tak, wiecie, blisko golf szyi. Nie, to ja to zostawiam, jestem zachwycona. No jest i czarna ta właśnie galowa, jest cudowna, słuchajcie. No, dekolt ma duży, ale wiecie, to trzeba po prostu porządny stanik sobie założyć. Tak, tutaj jest taka szarfa i to jest bardzo fajne, bo tutaj jak sobie coś tam pojemy, czy tam ogólnie... No wiadomo, każdy chce tam gdzieś zakamuflować jakieś niedoskonałości, na przykład brzuszek, to tutaj super nic nie widać. Do tego jest marszczona, ma tutaj marszczenia, nie wiem czy widzicie, a marszczenia są bardzo fajne też, bo właśnie uwydatniają figurę, no i też optycznie wyszczuplają, więc ja ogólnie sukienek zawsze, znaczy nie zawsze, ale staram się szukać sukienki, które mają marszczenia na biodrach i na pupie, bo to naprawdę wygląda, słuchajcie, nieziemsko i tak, no mega seksownie. No i teraz wyobraźmy sobie, że mam jasne rajstopy oczywiście do tego, jakiś bucik ładny. No i oczywiście co? No i oczywiście jakiś taki ładniejszy wisiorek. No i powiedzcie, że nie jest ta sukienka elegancka. Jak są tu panie, które lubią czarne, to będziecie się dobrze czuły, także no, także chyba też zostawię. Znaczy w sensie dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Ja jestem na tak, żeby ją zostawić. No i kolejna taka elegancka. Cały czas mówimy o sklepie Haja przez y.pl. No, dekolt jak zawsze dla mnie za duży. Ja bym to musiała mieć jakieś takie ciapnięte. Sukieneczka jest, widzicie, za kolana. Tutaj też ma marszczenie, także bardzo mi się podoba. Do tego ma taki gruby pas. To też jest bardzo fajne, bo możemy się tu, patrzcie, łopasać. Łopasać się możemy. Muszę zobaczyć, jak oni to mają na stronie w ogóle zrobione. Oni chyba mają tak po prostu to przeciągnięte. Przepraszam Was, ale robota mnie wezwała, a nie tylko psie biranki. No i taka sama, tylko taka bordowa. W kamerze wydaje się czerwona, ale to jest bordo. A może potem pasek tak zawiązać? O, nie, chyba z przodu musi być. No i to samo, tu ma marszczenia. Za kolana, wygodna, ja nie wiem, ale tamta była strasznie luźna, a ta jest chyba przecież taki sam rozmiar i tutaj już jest dobrze i tu już tak nic nie odstaje, więc... Albo to jest SK, zobaczę zaraz. No, taka powiem Wam, że na święta na przykład, jak idziecie na Wigilię, to całkiem mi się wydaje. Co uważacie? No, także to był drugi sklep Haja. I coś jeszcze zamówiłam? Aha, jeszcze mam jedną sukienkę. Już ją na Instagramie pokazywałam, ale tutaj kochani, też... Kochani, ostatnia rzecz, ale ja już jej nie będę przymierzać, bo jestem umęczona tym przymierzaniem. Jeszcze dodatkowo coś się w coś przybrałam. To albo kurier, albo jedna klientka, albo druga klientka. Czy dobrze, oczywiście, wiecie, ja się cieszę. Tylko w sensie po prostu mówię, no nie pójdę w takiej sukience jakiejś z takim dekoltem do pacjentki, więc jeszcze się musiałam szybko przebierać i to jest też sukienka, to jest tak, może tak, to jest sukienka So Italian. Ja ją pokazywałam na Instagramie jednogłośnie zadecydowaliśmy wspólnie, że to muszę zostawić. To jest po prostu cudne, to jest po prostu cudne. Ja to będę miała na imprezie, więc zobaczycie to w pełnej okazałości. Podam Wam tylko cenę od razu. To jest jedyna zostawa z rachunkiem, żeby Wam podać cenę. 239 zł, więc nie mało, ale naprawdę to jest, słuchajcie, coś mega porządnego. Naprawdę, ja się muszę oduczyć, jak nakupywałam z tamtego sklepu, wiecie, nie, znaczy nakupywałam, pobierałam dużo rzeczy, czasami lepiej dać, naprawdę wydać lepsze pieniądze i mieć coś porządnego. O, i to jest, słuchajcie, to jest taka jakby marynarka, ona jest nawet w miarę długa, bo taka prawie do kolan, z takim paskiem,
z paskiem przez pas, no. I ogólnie wygląda się w niej bardzo elegancko, do tego właśnie jakieś rajstopki, nawet kozajdy, i w tym będę na pewno w któryś dzień, tak myślę. Jeszcze była też w innych kolorach, także sobie zobaczcie, Sew Italian, myślę, że będą mieli jakąś promocję. To jest w ogóle bardzo, słuchajcie, porządny sklep, ja już tam kupowałam niejednokrotnie, ja jestem zawsze bardzo zadowolona z tych ciuchów, to jest bardzo dobra jakość, one nie są, wiecie, najtańsze, porównując takie inne sklepy internetowe, ale naprawdę nigdy nie dostałam tam żadnego bubla, bo to na zdjęciach to wszystko wygląda pięknie, nie? Przecież nawet ten sweterek, który przymierzałam, ten czerwony, co mi przez głowę nie przechodził, no to on na model no po prostu wyglądał przecudnie jeszcze w takiej cenie, a to po prostu takie, no badziewne, takie badziewne, wiecie, jak to rozciągnęłam, to wszystko prześwitywało. Masakra. Ale do rzeczy, słuchajcie, także jutro Wam się pokażę w tym. No i co, kochani, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się chociaż troszkę podobał, bo no mówię, tak tyle, ile mogłam, to po prostu staram się nagrywać. Chciałam też w domu nagrywać dla Was jakiegoś vloga, ale naprawdę, jak już jest tak zimno, jeszcze nie ma się lampy w domu, bo akurat no, mam tu w pracy, zapomniałam zabrać, no to nie fajnie się to ogląda. Więc kochani, do następnego. Buziaczki, ściskam Was mocno. Chciałabym w ten okres vlogmasowy ponagrywać trochę więcej. Znaczy wiem, że nie będę nagrywać tak jak wszyscy codziennie, czy tam większość, bo po prostu nie jestem w stanie, ani nie wiem, co bym Wam tutaj miała opowiadać, ale może na przykład 3 filmy w tygodniu, albo na przykład dwa takie vlogi, wiecie, że ja sobie z Wami gadam i na przykład dwa takie vlogi, które są krótkie i gdzie ja tak, wiecie, jako narrator opowiadam, jak wyglądał ten dzień. Wiem, że niektórzy z Was bardzo lubią te krótkie vlogi właśnie opowiadane, niektórzy ich bardzo nie lubią i właśnie mówią, że wolą takie po prostu, no, że czują, że mają ze mną kontakt. Ja lubię i takie, chociaż powiem Wam, że bardzo mi sprawiają przyjemność te takie krótkie, gdzie ja sobie coś tam opowiadam, bo tak mogę, wiecie, stanąć z boku i spojrzeć z boku na daną sytuację, ponieważ no, mam już ją nagraną i tak czasami wylać takie myśli, które nie zawsze mam możliwość przelać albo, wiecie, wypowiedzieć do Was, kiedy po prostu tak na bieżąco nagrywam. Dobra, buziaczki wielkie, dajcie mi znać, czy coś mam zostawić. Tam dużo nie było w sumie tych sukienek. No, dobra, dajcie mi znać.